Proszę. Nie pytaj o wiek, bo że tam nie było. Nie. Witam serdecznie podczas szóstych mistrzostw Polski nogi w Luboniu. Witam serdecznie. Witam. Chciałam się spytać, bo ostatnio na mapie polskiego jiu-jitsu pojawiła się nowa nazwa klubu Octopus Pabianice. Czy mógłbyś powiedzieć parę słów więcej o tym? Witam, Tomasz Piłowarski, Octopus Pabianice, Gracie Barra Łódź. Jest to jak gdyby nowa marka zrobiona też przy okazji tego, że zaczęliśmy wraz z kolegami organizować zawody brazylijskiego jiu-jitsu, ale jest to nadal jak gdyby składowa część dużego teamu Gracie Barra Polska pod egidą Draculina, tak? Czyli to jak gdyby jest troszeczkę zmiana organizacyjna, ale przynależność klubowa i to wszystko, co jest z tym związane, pozostaje bez zmian. Rozumiem. W takim razie o same zawody chciałam się spytać. Wszyscy pamiętamy doskonale świetnie zorganizowane zawody w październiku w Łodzi, Octopus Cup. I wtedy pytałam się, czy będą kolejne edycje. No i doczekaliśmy się. Kiedy ona będzie? Zapraszam wszystkich już 16 kwietnia w Łodzi, w hali Mosiru. Lepsza sala niż była poprzednio, tam troszeczkę terminy nas zobligowały. Nie ma dużo takich, może niedużych sal, tak? No bo nie sposób wynająć halę na kilkadziesiąt tysięcy osób i nie ma tego klimatu, tak? Udało nam się w tym roku zarezerwować już tą docelową halę, którą chcieliśmy wcześniej, a nie dały rady ze względu na napięty termin. Będzie, no myślę, że no organizacyjnie nie będzie gorzej, tak? Dużym sukcesem będzie, jeżeli będzie lepiej, co wydaje się dla niektórych niemożliwe, bo ponoć było bardzo dobrze, ale będziemy się starali, żeby było lepiej. Zorganizowane, no myślę, że na tym poziomie jak poprzednie, to już będzie super. Nie będzie to kolidowało też z dużymi jakimiś mocnymi zawodami. Też wstępne rozmowy przeprowadzaliśmy z ludźmi, którzy organizują mniej więcej w tym samym czasie zawody, żeby to nie kolidowało nam, czy to z Mistrzostwami Polski, ADCC, czy tam z innymi terminami. Udało to się wszystko zorganizować. No i myślę, że będzie wszystko w porządku. Zaplecze socjalne będzie na pewno dużo lepszy dojazd, duża sala, duży parking. Będzie super, tak? Także zapraszam serdecznie. Nie możemy się już doczekać i chciałam się tylko spytać, czy to będzie tylko formuła w kimonach, czy może w przyszłości na Octopus Cup będzie można również stoczyć walki bez kimon? Tak, tak. Wszystko to, no umówmy się, jest naprawdę zawodów brazylijskiego jiu-jitsu, formule gi, no gi teraz jest bardzo dużo. Ten rynek robi się dosyć ciasny i też nie sztuka jest narobić zawodów w różnych dyscyplinach, a nie przyjeżdżają ludzie po prostu no, ze względu na napięty harmonogram. Ciężko się przygotować, strzelić z formą, ale tak, zamierzamy zrobić, jeszcze się zastanawiamy, czy będzie to formuła dwudniowych zawodów, jednego dnia bez kimon, drugiego dnia w kimonach, czy też jedna edycja w kimonach, a druga edycja bez kimon. Jest to wszystko jeszcze do ogarnięcia, zobaczenia, zbadania rynku też, no bo tu nie ma co ukrywać, że sponsorzy są ci sami, tak? I teraz no, robić co tydzień zawody dużego formatu, chcąc je jeszcze zrobić profesjonalnie, dobrze, tak? Żeby też ludzie przyjeżdżali, jest ciężko, tak? No, ale będzie dobrze. No to w takim razie widzimy się na Octopus Cup w kwietniu i zapraszamy serdecznie. Zapraszamy wszystkich jeszcze raz, będzie fajnie. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.